pokój dwuosobowy. Wchodzimy przez czarny korytarz z bardzo dobrze zaplanowaną zabudową. No bo czego potrzebujemy, słuchajcie, w takim pokoju? No potrzebujemy jakiegoś tam barku, żeby sobie zrobić kawę, herbatę, potrzebujemy lodówki, ale też potrzebujemy gdzieś odłożyć walizkę i zobaczcie, możemy sobie tutaj coś postawić. I oprócz tego mamy szafę z lustrem. To, co jest warte uwagi, połączono tutaj zarówno taki fornir, który tutaj widać, albo nawet sklejka to jest. W środku mamy czerń i do tego jeszcze gdzieniegdzie lustra i to naprawdę wygląda mocno designersko. Ale warto wejść dalej. O Boże, jakie wygodne łóżko, 2 metry, uwielbiam to. Przepraszam, zachowałam się absolutnie nieprofesjonalnie, więc teraz chciałam wam zadać pytanie, jakie style tutaj głównie widzicie? No, oczywiście w nowoczesnym wydaniu. Czy bardziej wam się rzuca taki industrial, przez to, że mamy beton i na suficie, i na ścianie, i do tego jeszcze elementy takie mocno metalowe, czy bardziej gotyk? No co jest gotyckiego? A wskażę wam dokładnie to samo. Czyli znowu ta rama, która wygląda jak rama od łóżka z baldachimem, bo na niej ustawiono świece, czy też zagłówek ze skóry lekko wytrawionej. Bardzo dobra zabawa stylami. Oczywiście mamy jeszcze industrial tutaj, to jest szyba zrobiona ze szkła zbrojonego, a tam łazienka. Więc jeżeli bierzecie to na pierwszą randkę, to może się nie udać. No, wtedy możecie zawsze użyć zasłony. Słuchajcie, bardzo dobra jest ta zabawa stylami, szczególnie, że jeszcze tutaj jest takie mrugnięcie okiem, bo mamy też trochę koloru. Nowoczesne kształty mebli, ale kolory takie mocno uderzające w oczy. Tak było w 40-latku. Drobiazg mocno bijący po oczach. Jeżeli chodzi o nawiązanie do historii, to ono się jeszcze objawia gdzie? Na suficie na przykład. Tutaj takie znowu gotyckie freski, ale zobaczcie, to jest wszystko połączone na przykład z alarmem przeciwpożarowym, który normalnie wygląda strasznie źle, a tutaj jeszcze podkreślono czerwonym kabelkiem, gdzie on biegnie i mamy sztukę. I sztukę mamy jeszcze tutaj. Znowu tatuaż, który został naklejony na betonie i potem postarzony. Taką wisienką na torcie w tym pokoju jest widok przez panoramiczne okno. Jest dopełnienie. Odwróćcie się i widzimy się za chwilę.